Czy Donald Tusk odblokuje pieniądze z KPO dla Polski? Blisko 200 miliardów złotych. Przecież to deklarował przed wyborami, że już drugiego dnia po wyborach, jeżeli no opozycja zwycięży, to pojedzie do Brukseli po to, żeby odblokować pieniądze dla Polski. No właśnie, dzisiaj wracamy do tej kwestii. Też po prostu zobaczymy, jak ta cała sytuacja wygląda. No bo teraz partia rządząca, więc PiS, a za chwilę po prostu opozycja już grzmi, gdzie są te pieniądze dla Polski? Czy rzeczywiście jest to takie proste? Co w tej sprawie robi Donald Tusk, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij krzywdę dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat pieniędzy z KPO dla Polski e, tam jest chyba około 190 czy 200 miliardów złotych, e, które cały czas są zamrożone, ale po prostu mają trafić do Polski. No i Donatowskiej jedną z jego obietnic było to, że jak po prostu opozycja wygra wybory, to już następnego dnia, drugiego dnia e, po e, tak w tych wyborach pojedzie praktycznie do Brukseli, żeby odblokować te pieniądze dla Polski. Znaczy, wiadomo, że to było takie umowne, tak, a tutaj już po prostu po, po politycy prawa i sprawiedliwości podnoszą. Laurum. Gdzie jest Donald Tusk? Po prostu, gdzie są pieniądze dla Polski i tak dalej. Wiadomo, że to nie jest, to jest umowne, tak? Natomiast no i tak już bardzo dużo zrobił Donald Tusk, bo spotkał się z tutaj stowarzyszeniem właśnie Justita, tak, stowarzyszeniem sędziów, bo wiadomo, że jeśli chodzi o te pieniądze dotyczące KPO, które są blokowane przez Unię Europejską, one są blokowane w związku z reformą sądownictwa w Polsce. Najpierw trzeba odkręcić te kwestie dotyczące sądownictwa, dopiero później Unia Europejska puści te pieniądze. Natomiast tak, no, Donald spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia, właśnie tutaj, jeśli chodzi o sędziów, tak. W przyszłym tygodniu że po prostu ma pojechać do Brukseli i rozmawiać w sprawie tych pieniędzy, ale nawet jeżeli to po prostu będzie, tak, no to po prostu musi się przecież sejm ukonstytuować. W przyszłym tygodniu dopiero po prostu posłowie odbierają o. Jak to się mówi? O, no, o nie. Nominacje chyba poselskie, tak? Uroczyste ślubowanie na posła jest o. Nie, tak? Przed po prostu członkami komisji PKW e, i tam otrzymują legitymację czy jakoś tak. Natomiast tak, no wiadomo, że najpierw po prostu musi być. Tutaj ustawa przyjęta, ta, która będzie w skrócie odkręcać całą sprawę dotyczącą sądownictwa, a dopiero później. Unia Europejska puści te pieniądze, tak brzydko mówiąc, czyli kwotę około 200 miliardów złotych, tak, no bo jakby blokowanie tego, tych pieniędzy nie jest uzależnione, po prostu, że Unia Europejska nie robi to dlatego, a bo rządzi, rządzi prawo i spadliwość, to my zablokujemy im na złość, tak, a jak wygra koalicja obywatelska, wygrała, to my teraz po prostu im puścimy pieniądze, tak nie wygląda, tak, tam są po prostu wytyczne dotyczące sądownictwa, i reformy sądownictwa, tak, co ma być po prostu odkręcone, tak, w skrócie można powiedzieć. Tak to było wcześniej. No i jak to będzie zrobione, no to wtedy po prostu Unia Europejska puści te pieniądze. No niewątpliwie, znaczy wydaje mi się, że Don jeśli chodzi o Don Donalda Tuska uda mu się, to to jest tylko kwestia czasu, po prostu, kiedy to zostanie rzeczywiście wprowadzone w Polsce, tak, ile to po prostu czasu zajmie, chociaż może być taka sytuacja, że przeszkody może stanowić przecież prezydent polski. Tak? No bo ustawa może zostać przyjęta, tak? jeśli chodzi o dotycząca reformy sądownictwa. Już mówię po prostu, jeśli chodzi o ten nowy rząd, tak, a więc tutaj lewicę trzecią drogę i koalicję obywatelską, a na końcu przecież tą ustawę musi podpisać prezydent. Gdyby taka była po prostu ustawa dotycząca reformy sądownictwa. No, jeżeli prezydent będzie robił przepychanki, typu prześle do Trybunału Konstytucyjnego, aby po prostu będzie zlekał z podpisaniem. No, to wydłuży ten czas, tak? To po prostu wydłuży ten czas, jeśli chodzi o całą tą sytuację. Także, no, niewątpliwie e, zobaczymy, jak tutaj cała sytuacja będzie ona wyglądała, jak ona po prostu będzie przebiegać, e, tak, jeśli chodzi po prostu tutaj o kwestie dla Polski, niewątpliwie bardzo ważne po prostu pieniądze, niezbędne, tak, pieniądze dla funkcjonowania m, po prostu państwa polskiego, e, czy też dla, e, potrzebne dla rozwoju po prostu państwa polskiego, no bo to jest kwota bodajże tam około 190 miliardów złotych, tak. Natomiast na pewno optymistyczne w całej tej sytuacji jest to, że te pieniądze Polsce nie przepadły, one są zamrożone. Jak Polska dostosuje się do tych wytycz, wytycznych dotyczących kwestii reformy sądownictwa, no to te pieniądze są odblokowane. Tak? Jeżeli ktoś by mnie pytał się, kiedy to by nastąpiło? nie wydaje mi się, żeby to jeszcze po prostu było w tym roku. Wydaje mi się, że najwcześniej te pieniądze były po prostu by wprowadzone, do, Polska by dotarła, przynajmniej pierwsza transza by wpłynęła chyba w styczniu przyszłego roku, 2024 roku, ale to takie wstępne, tak, no bo no, zobaczmy sobie ten cały proces legislacyjny, a więc przyjęcia tej nowej ustawy dotyczącej sądownictwa, tak, ją trzeba przyjąć, potem ona musi trafić do Senatu, Senat może sprowadzić jakieś poprawki, no ale załóżmy, że to będzie przyspieszona droga, potem musi to po prostu podpisać prezydent, potem jeszcze jest wakat. Legis, a więc okres, kiedy po prostu to wchodzi w życie, tak? Czy wchodzi po prostu od razu, czy też wymaga takiego czasu wprowadzenia w życie. No więc trzeba być domy, dobrej myśli, bo na pewno po prostu tutaj tak myślę, że po prostu tutaj Donald Tusk i koalicja obywatelska. Tak, po prostu to odbokują. Tak, zresztą Donald Tusk tutaj się zarzekł. No, znaczy wydaje mi się, że jak spotkał się już z przedstawicielami stowarzyszenia tam Justita i sądownictwa i tak dalej, no tutaj po prostu w przyszłym tygodniu Bruksela, no to wydaje mi się, że to zostanie po prostu bardzo szybko zrobione. Tak, zostanie po prostu to bardzo szybko dokonane. Też pytanie to jest takie, jakby ta reforma sądownictwa, tak, czy to, czy się chodzi o po prostu już w ogóle wprowadzenie tego w życie, tak. Zresztą też jest ciekawa sytuacja, bo mamy po prostu końcówkę roku, a więc wprowadzenie zmian dotyczących reformy sądownictwa byłoby korzystne, gdyby to na przykład było wprowadzone w przyszłym roku, tak, kalendarzowo od 1 stycznia, żeby na przykład nie zakłócać funkcjonowania jakby po prostu tej, nie mówię, że wszystkich sądów, tak, ale jakby po prostu daje tego ładu prawniczego, można by powiedzieć, tak, tak górnolotnie. No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie? Ale zobaczcie, Prawo i Sprawiedliwość poprzez reformy sądownictwa praktycznie, tak, doprowadzi do tego, że Unia Europejska zablokowała te pieniądze, no i Polska tutaj miała zamrożone, tak, ma zamrożone ponad 190 miliardów złotych, przecież to są gigantyczne pieniądze niezbędne, jeśli chodzi o... O rozwój Polski, tak? Tym bardziej, że z tych pieniędzy korzystają inne państwa będące w Europie, i Polska po prostu była poszkodowana, tak? Bo to nie były tylko pieniądze dla Polski, ale też po prostu podobne pieniądze otrzymały też inne państwa, tak? Nie wiem, czy więcej, czy mniej, czy proporcjonalnie, i tak dalej. No ale mniejsza z tym, no, musimy patrzeć na siebie tutaj, po prostu jeśli chodzi o Polskę. Więc tutaj na pewno to jest po prostu duża strata dla Polski, tak? Więc tutaj rzeczywiście tutaj po prostu rzeczywiście to by było bardzo korzystne dla państwa polskiego, tak? Jeśli chodzi po prostu o odblokowanie tych pieniędzy, tak? Odblokowanie praktycznie tych pieniędzy. No zobaczymy też po prostu, jak tutaj Unia Europejska później będzie działać, jak już Polska wszystkie spełni wymagania, przeprowadzi tą reformę, no to Unia Europejska po prostu jak szybko będzie to wprowadzać, tak? Te, też Wydaje mi się też, być będzie to pewnie w transzach jakiś, tak? Nie cała suma, pewnie tylko w transzach. No to wszystko, Dzięki za oglądanie, dzięki za słanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie, co, co na ten temat myślicie. E, tak, e, po prostu czyli praktycznie Donald Tusk dokonałby to, czego po prostu rząd Prawa Sprawiedliwości nie mógł dokonać. E, a przecież rząd Prawa Sprawiedliwości doskonale pamiętam, jak były te ustalenia w Brukseli, chyba tam nawet w nocy po prostu miały miejsce jeszcze te ustalenia. To już następnego dnia w całej Polsce na billboardach były po prostu tak. Tak, plakaty reklamy, gdzie był po prostu pokazany premier Mateusz Morawiecki, chwalił się rząd Prawa i Sprawiedliwości, wynegocjował jakąś tam sumę pieniędzy, ileś tam miliardów złotych dla Polski, tak, bo oni już mieli przygotowane praktycznie yy, reklamy, ja byłem w szoku, bo trwały po prostu dyskusje do wieczora, a oni już następnego dnia widziałem na ulicach wszędzie po prostu były plakaty, tak, które się chwaliły, że oni załatwili pieniądze z Unii Europejskiej i tak dalej, no, tak załatwili, że po prostu te środki były zamrożone, tam. Więc nic po prostu Polska z tej pieniędzy nie dostał, guzik tak, prawda, czy, czy tam figę z maki, jak to się mówi. Tam. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki osłonie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie. Cześć!